tutaj przy okazji, jak spotykamy się z innymi parami, to wiecie, opowiada się o wszystkim, o podróżach, ale też w ogóle o życiu, byciu parą i takich różnych sprawach. I rewelacyjnie jest właśnie zobaczyć, jak inne pary funkcjonują, jak te rzeczy, które nas denerwują, u innych też denerwują, bo mają takie same problemy. Nic tak nie cieszy, jak zobaczyć, że inni mają też problemy. Nawet w raju są problemy. Dokładnie. Nawet w raju są problemy. Popatrzcie, jak żeśmy się dzisiaj niechcący ubrały. Mamy takie same sukienki. Pięknie, jak siostry. Jak siostrzyczki. Na Google Maps są 3 punkty widokowe. Ja znalazłam jeszcze 2, tam gdzieś w jakimś przewodniku wyczytałam, ale tak naprawdę tych punktów jest jeszcze więcej. Jak jedziesz po drodze, to są takie zatoczki i po prostu jest co jedna to ładniejsza. I mówię już, nie no, zatrzymujemy się. Patrzcie, jakie piękne. Widzicie, są takie zatoczki porobione na jeden samochód, ale samochody też po prostu się zatrzymują. Tam jest u góry monastyr, można schodkami wejść i tutaj kolejny, tutaj Agnieszka robi sobie pięknie selfusie i tam piękny jest monastyr, piękny. Tam jest następny taki malutki na górce, o tam. Meteory nie były popularne do całkiem niedawna. W momencie, gdy nagrano tutaj film z Jamesem Bondem, wtedy to był wielki hit. To nie bardzo podobało się mnichom, bo oni nie chcieli takiej popularności, ale szybko zorientowali się, że to jest dobry sposób na robienie pieniędzy. I teraz, jak wiecie, a tutaj zresztą co widać na filmie, tłumy ludzi po prostu przyjeżdżają. Być może zobaczyliście też meteory w innym filmie, A Władca Tronów, jak to jest, ten film się nazywa? Gra o Tron, tak? Ja nie jestem zbyt dobra w kinematografii, tak więc wybaczcie. Ale tam jest tylko inscenizacja komputerowa, to nie jest prawdziwe. Tutaj nie nagrywano, gdyż mnisi nie zezwolili już nigdy więcej nikomu nagrać tutaj filmu. Piotrek nie wie, czy tu wjechać. Bella, stej! Bella, stej! Chodź tu! Bo. Polska wycieczka, słuchajcie. Dzień dobry, a Państwo skąd? Polski. A z jakiego miasta? Wrocław, dzień dobry. Dzień dobry, a my ze Świnoujścia. Oj, to z Krakowa. Dzień dobry, Pomorza, witamy naszych. Super, miłego zwiedzania. Może jakie mokre jest? Może jest mokre i słone. Tak? Warto tam, warto? Koniecznie. Tak jest. Miłego zwiedzania. I co za park? O, zaparkowaliście, tak. Bo tamten odjechał. Udało no, spoko. Się, tak. Spoko. No, to idziemy. Adam, chodź tu, stańcie i zostaje z plecakiem. Adam zostaje z plecakiem.
mam nawet jak zejść. Zanim odjechał tamten autokar z Polakami, przyjechał już kolejny autokar pełen Niemców. Tak więc bardzo jest dużo turystów, no bardzo. Jak nie lubicie tłumów, to nie jest to miejsce, w którym chcecie zostać długo. Meteory powstały w XIV wieku w trakcie najazdu tureckiego i oczywiście Turcy to są muzułmanie, więc chcieli narzucić islam i wtedy chrześcijanie musieli się ukrywać. Wtedy właśnie powstały meteory. W niektórych widać takie koszyki właśnie, w jaki sposób dostarczano jedzenie, liny, po których wspinali się do góry. W niektórych są wydrążone tunele, no różne kombinacje. Naprawdę warto jeden czy dwa odwiedzić. Niestety wszystkie są płatne. Do niektórych nie wolno wejść, do niektórych wolno wejść. Trzeba być odpowiednio ubranym. Gdybyście planowali odwiedzić monastery, wejść do środka, to musicie pamiętać o tym, żeby mieć odpowiedni strój. A są tutaj takie tabliczki, które pokazują, jak nie można być ubranym, a jak należy być ubranym. Trzeba mieć długi rękaw i zakryte kolana. I to dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Tak więc mężczyźni też nie mogą wejść w krótkich spodenkach. I kobiety, które są w spodniach, też nie mogą wejść. Muszą się zakryć. To znaczy właśnie, jeżeli nie masz swojego, no to oni ci teoretycznie dadzą. Ja różnie słyszałam, tak więc lepiej mieć swoje po prostu ubrania. Najlepiej jakąś luźną sukienkę, która zakrywa łokcie i zakrywa kolana. A jak nie, to ewentualnie jakąś chustę, którą będzie się można po prostu owinąć. My zdecydowaliśmy się nie zwiedzać monastyrów w środku z kilku powodów. Jedna to są, no może jakby ostatnie, to są kwestie finansowe. Przede wszystkim dlatego, że jakby tu powiedzieć, wiecie, tak jakby sztuka sakralna nas aż tak bardzo nie interesuje. Trochę problem, obie pary mamy psy. Wiadomo, to są miejsca super, super religijne. Właśnie nie bardzo lubimy takie miejsca restrykcyjne, gdzie jest tyle restrykcji i tak narzuconych rzeczy. Poza strojem, to jeszcze wiecie, to zachowanie. Trzeba być cicho, a my jesteśmy głośni, bo po prostu taką mamy naturę. Druga sprawa, też w wielu miejscach nie można robić zdjęć, czyli wejdziesz do środka, ale nie możesz robić zdjęć. Każdy klasztor jest trochę inny i ma inne zasady, więc jakbyście się wybierali samodzielnie, nie z przewodnikiem, to poczytajcie sobie dobrze, jakie są godziny otwarcia i co wolno. Czy wolno w tym miejscu
robić zdjęcia, czy nie wolno robić zdjęcia. W wielu miejscach nawet wiele nie zobaczysz, bo możesz tylko wejść na dziedziniec i tam jest na przykład jedno albo dwa pomieszczenia otwarte. To nie jest, że wejdziesz do tego klasztoru i zobaczysz po prostu wszystko. Nie, nie zobaczysz wszystko, zobaczysz jakąś tam no, odrobinkę, nie? I właśnie dlatego my żeśmy stwierdzili, że w sumie w takim razie nie będziemy wchodzić, bo po prostu ja nie chcę płacić i pójdę i zrobię, wiecie, dwa zdjęcia, nie? Tam zobaczę jakiś mały nic. A też wnętrza są bardzo estetyczne, bo no, taka jest po prostu natura. Wiele tych miejsc to są pustelnie. Poza tym, że klasztory były wykorzystywane do tego, żeby się ukrywać, to były to także pustelnie. Są takie jaskinie, takie pomieszczenia, do których mnich przyjeżdżał i na kilka dni zamykano go tam i on po prostu był sam i miał czas dla siebie i na modlitwę. Bardzo ładne pamiątki, słuchajcie, takie ładne bryloczki. Trudno powiedzieć, co to jest. Jakaś zawieszka. Bardzo ładne, oczywiście różańce i bardzo różne inne rzeczy. Chyba musisz płacić. I musieliśmy kupić wodę, bo nie możemy teraz otworzyć lodówki. Oczywiście magnesiki. No hej, słuchajcie, wiesz, że on pojechał zobaczyć, czy tam dalej jest jakieś miejsce, bo tutaj okay. Też ktoś stoi. A i tak stoi. Na środku, że właśnie nawet nie mamy jak wjechać. Tak, tak. No sprawdzamy, że tutaj są jakieś jeszcze dwie takie dróżki krótkie i potem jedna no to, odchodzi. No to on tutaj właśnie wjechał, ten rybak tam siedzi. Aha. I jedna dalej jest jeszcze coś. No właśnie, no właśnie on pojechał na tą dalej, bo my jak staliśmy kawałek dalej, to było widać z drogi, nie? Po drodze natrafiliśmy na sad broskwiniowy, ale po prostu oblepione drzewka. A, można wjechać. Tak, tam? No dalej, no. Ten kolejny wjazd, no tak. Dobra, to zawracaj. To jest 2 lata doświadczenia. Tak. Gdzie nacisnąć?
pan tutaj łowi ryby i mówi, żebyśmy się przestawili kawałek dalej, bo tam nie wieje, a tutaj faktycznie trochę zawiewa. Aha, z tej strony zawsze mówi wieje, a tam po prostu jest taki zaułek. Aha. Okej, Ewcharystopoli. Dobra, faktycznie tutaj takie troszkę. Polonia. Polonia. Tour. Yes. Very good. Lake. Aha. Piges au Mečovo. Mečovo. Byłam tam. Byłaś? Ale nie na jeździe. Lake Aos. Aos. You will show me on the map. Okay? Nie dasz, nie da rady. Pijesz sało, grabszy, żeby... Grabszy, żeby... Pijesz sało na to wrót. Na pani, kia pasą plaka. Okej. Ewcharystopoli. Ewcharysto. Okej. Eki na patę. Inne. Dwie ores. Aha, dwie ores. Okej, dwie ores. A to dwie godziny tylko stąd, wiesz? Tak więc... Tak, dwie godziny. Aha. Dwie godziny, 9 minut autostradą. A w którą to jest stronę? Panie Poli! My jesteśmy tu. No. To jest kochana Janina. A, czyli z powrotem. Czyli tu. Tak. No, czyli z powrotem. No to następnym razem będziemy w Grecji. Tak. Ja to zapiszę w ogóle. No, zapisz. Może. Okej, Ewcharystume Poli. Panie Poli, te ci kanu kataskinusi. O, ten katalewę, no auto. To camp. I we can go there to camp, of course. Yes, thank you. Thank you so much. Enjoy your day. Bye bye. Oh, this is your phone. I'm sorry. Okay. Bye bye. You have some fish inside? Did you catch any? No. Okay, not yet. Okay. Good luck. Bye bye. Sam raz z tych nie. Weź ten telefon. No. Nie wiem co psa, telefon trzymać. Dwa telefony, dwa psy. Stój Bela. O, już poszła. Pięknie. Oreo inne. Tak się z psem nie ba, bo nas tutaj konkurencja wyprzedza. No co to zawody, kto szybciej rozłoży obóz, słuchajcie. Kto dom pierwszy zrobi? Mamy. A, i teraz ty podniesiesz to do góry. Trochę był ten skrzynek. Ty, to fajne jest. Popatrz, on może sobie podnieść i sobie zrobi poziom. No tak, musiałbym obydwie nogi wyciągnąć. Aha. Tak, on wisi na tych, to tylko dwie śruby rzymskie są przykręcone do tego nadwozia. Żeby nie poszło, no. Ale troszeczkę, za dużo nie, ale tam zawsze troszkę możesz sobie podreperować. Tak, w takich małych nierównościach to nic nie musiałem podkładać, tylko właśnie po prostu jedną.
Jedną nogę tak. Tu czy tam. Dobra, nie trzeba było rzucać, to będzie nie ma. I tak powstaje dom z samochodu. No, zajmuje to po prostu chwilę. A wygląda na mega skomplikowane. Wygląda, że to będzie skomplikowane. On tam jeszcze otwiera okienko, żeby było. I tutaj z tej strony zaraz przyjdzie, zrobi ten przedsionek. Mhm. No i koniec roboty, nie? I jesteśmy, stół wstawimy jeszcze i jesteśmy tak, jest, ustawieni. Jest kuchnia, jest dom i jest wszystko. I nawet salon. Tak. No. Dobrze. To jest taki patent niedźwiedzia, on wymyślił sam. Aha. Te sznureczki. Tak, te sznureczki. Trochę dla mnie tu teraz wysoko stoimy. No i super, i macie cień. Mamy cień. I Azja od razu zmieniła lokum. Zmieniła lokum. Tą drugą jednak przełożymy sobie. Bo słońce jest tam, tak pod kątem. Tak, jak widać, nam ten daszek daje bardzo dużo cienia. No chociaż głowy mamy. Po prostu taki mamy cień. Nie, myśmy w Turcji w zeszłym roku się tak przykrywali. No to pa. Nie pa, nie pa. Zaraz tam do was wpadamy, do tego cienia. Musicie się podzielić. Nie wiem, chyba jest 40 stopni, jest tak gorąco. O i zobacz teraz, jak tutaj mamy fajnie cień, nie? I to jest no, fajne, super. Że słońce się przesuwa i ty sobie też maty przesuwasz, tak. Nie? Że raz, bo one tu za chwilę, za 3 godziny już słońce jest tam, już jest tam. I możemy, wiesz, z tej strony, nie? Z czterech a te, stron. A te takie parasolki, co na rogu? Amerykańcy tak rozkładają. Ja to chciałem, ale to nie pasuje tak. Do tego, co ja mam. No tak, bo w Australii takie, o jeszcze, że na koło, tak, że na robi około. Taki no, parasol. My nie możemy przez to, jak się otwiera, tak, namiot, tak, wiadomo. Nie? Znaczy ja to mogę z tamtej strony zrobić, ale po co, jak ja już mam tu... No, ja, tu nie. Jest kuchnia, tu jest kuchnia, centrum domu. Tu jest naturalny daszek, tak. No dokładnie, tu po co? Mhm. Ja to jest wszystko, ale... przemyślane. Tu ale nie ma zbędnych sznureczków ani patyczków. Ja potrzebowałem tylko małe extension, to. Mhm. Jak deszcz pada, to wystawiam i to jest wszystko sucho. Mhm. Bo to jest pod namiotem, tu jest taka rynienka, to wszystko leci. Jedną nogę robię krótszą i wszystko no leci. No tak, musi być odpowiednio. No tak, to firmowe zabawki, nie? No. To nawet plandeki widzę, to są. To jest jakby no, komplet do namiotu. No. To nie przeżyłoby. Jeszcze jedną musisz tu przynieść, zapinkę. Tu jeszcze musimy przypiąć. I popatrz, cały teraz już mamy, widzisz? W cieniu jesteśmy. Świetnie. Także my was zaprosimy do siebie po zachodzie słońca. Dobrze. Albo do następnego auta. O kurna, no teraz no. Można żyć. No. Poli megalo, megalo. No. Co dla nas? Oj, to nie, my nie możemy. We left it back.
You give it back? Give. Really? No, no, of course we want it. Thank. Możemy wziąć tą rybę, choć się chłopaki zabrać. No. Piękna ryba. If I stop, they will come and take it. No chodźcie. No. Efharistume poli. Taki karp, ale będziemy mieli ucztę dzisiaj. Tylko kto go zabije, to ja nie wiem. Będziemy ciągnąć zapałki. Wow. Nie, właśnie. On pan mówi, że ją puści. Like no one wants to kill this fish. Puścić ją? Tak. No to puścić. Nie, 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 ja chcę się. Nie, to se kupisz, kurwa, puść. Nie, let it go. Let it go. Let it go. Zabijesz rybę? Let it go. Let it go. No to rybka idzie. No nikt nie chce zabić rybki. Let it go. Ty, ale czy ona jeszcze będzie szła? Let it go. Poszła? Koniecznie po prostu do nas zapraszamy. O kurwa, co po drodze. Bardzo przecież dziękujemy za te cudowne dni. Super było. Za pijaństwo. Zarąbiście było. Live, my living will remember it for a long time. Kochana, dziękuję. 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 Cudownie było. Cudowny czas. Nie dostajemy się na zawsze. Ja wierzę, że się tak jak się teraz nam udało spotkać, to się znowu spotkamy, no nie? Pewnie. Za wszystko. Ja po prostu. Warto podróżować. Dzięki wielkie. No, fajnie, naprawdę. Jesteśmy w kontakcie. Tak. Żal! Ale się zobaczymy jeszcze, wierzę w to. Tak, na pewno. Pa, pa. Pomysł na to, żeby zrobić kanał, żeby po prostu no, nie tylko nagrywać to dla siebie, ale żeby wiesz. Po prostu bo przed wyjazdem, jakbyśmy wyjeżdżali przed wyjazdem, to jak ja powiedziałam takiej mojej najlepszej koleżance, że takim mam, że on próbuje go pomysł, nie, żeby tak zrobić, to po prostu ona mi podesłała właśnie na YouTube. Ja nawet nie wiedziałam, że takie rzeczy są. Wiesz, ja nigdy nie na YouTube, ja na też nie chodziłam tylko, żeby tam coś, jak się coś zepsuło, jak coś naprawić czy coś. I ona mi podesłała taką dziewczynę, tam akurat ona sama podróżowała. Ja tam się tak tym zachłysnęłam i potem oczywiście tam YouTube ci podpowiada jakichś tam innych osób. I tak zaczęłam obserwować te osoby i od razu wiedziałam, że po prostu ja to ja też chcę nagrywać, nie? Mhm. Właśnie nagrywać z dwóch powodów. Pierwsze to taka fajna pamiątka dla nas jest, tak, nie? Bo przecież ja wtedy sobie fajnie to archiwizuję wszystko, jasne, tą podróż. A też sobie myślę, skoro podzielić się tym. Skoro ja miałam taką radość oglądania innych osób, i też ile informacji, ja jako taka zielona żaba, nie, przygotowując się do tego nowego życia, to dla mnie była taka kopalnia też wiedzy, nie? I tak sobie myślę, to też się gdzieś tam przyda jakimś tam początkującym, nie? Którzy będą mogli. I mamy też taką parę właśnie z Polski, którzy teraz właśnie sprzedali dom przez 2 lata. Czyli oni tak zaraz właśnie na początku, jak to zaczęli nam kibicować, bo oni już to mieli w planie, jakby my byliśmy dla nich takim jeszcze dobitką taką do tego. Że dobrze robią. Tak, że dobrze robią, że tak trzeba i tak tego, nie? I tak tam z nią też jesteśmy w kontakcie. Nigdy żeśmy się na żywo nie widzieli, ale przez telefon nieraz rozmawiamy i tam czy tam sobie piszemy i właśnie. I sobie myślę, że właśnie to tak fajnie, dlatego tam piszę tak samo na tym blogu, a na blogu to jest w ogóle inne rzeczy, bo to tam taka też terapia. Ale jak widzisz, to jest takie podwójne, nie? Tak. Że piszę tak jakby te turystyczne rzeczy, nie? Że jakby czego mi brakuje, nie? Czego mi brakuje, jak ja szukam informacji,
prostu czego nie ma, co ja uważam, że powinno być, a no i tamte swoje mam. Co po prostu jest dla mnie. Mega ważne, żeby tak, to przelać to po prostu na papier. Tak, pomaga mi to. I to mnie tak tamtego. Ja nieraz się zryczę jak Bóg tam pisząc, ale potem jakby właśnie wtedy to taki proces jest oczyszczania.